Cześć, dzień dobry, ja jestem Silver, a to jest Magic for Fun i dzisiaj przygotowałem dla Was unboxing najnowszego właściwie produktu, jaki jest do Magica, czyli Holiday Gift Box. Pochodzi on z dodatku Kaladesz i wygląda on tak. To pudełko, które jak widać jest dość spore, zawiera w sobie m.in. 5 lusterków Kaladeszu, przedziałki do sortowania kart, naklejki oraz jeszcze parę innych rzeczy, które pokażę Wam już za chwilę. Tak więc zapraszam do oglądania. Program powstaje przy wsparciu sklepu Planeswalker.pl. Single, produkty Silk, akcesoria wszelkiego rodzaju, turnieje stacjonarne i o wiele więcej znajdziecie właśnie tam. Chcesz pograć MTG w Krakowie? Wbijaj do Magic Cafe, gdzie czekają na Ciebie różnorodne turnieje, a także produkty i karty. Podtapuj sobie. Najbardziej magicowej miejscówce w mieście. A więc tak oto prezentuje się giftbox. Zanim przyjrzymy się temu, co jest w środku, chciałbym najpierw rozpakować go z folii, ponieważ strasznie się będzie wszystko błyszczało od lampy. Jak widać, nie będzie to wyglądało za dobrze. Tak więc przyszedł czas, żeby ujawnić moje ukryte ostrze. Tak więc, gdyby przejść na tyły tego pudełka, to zobaczymy, co tutaj się kryje. A jest tutaj tak. No oczywiście to całe wielkie pudło, jako cały jeden wielki produkt. Do tego mamy 6 ilustrowanych plastikowych przedziałek, które są widoczne tutaj, ale tylko w 4 sztukach z jakiegoś powodu. Mamy również naklejki na te przedziałki, mamy 5 boosterków Kaladeszu oraz mam tutaj alternatywną wersję karty Shift of the Foundry z alternatywnym artem i mamy 20 basic landów, czyli po 4 z każdego rodzaju. No i najważniejsze to oczywiście tego wszystkiego jest pudełko, więc sprawdzimy, jakiej jakości ono jest. W porównaniu do poprzednich produktów, poprzedni giftbox, czyli ten, który był z Innistradu, z Shadows over Innistrad, był naprawdę fajnie wykonany, taki udoskonalony w porównaniu do tego, co było wcześniej, więc mam nadzieję, że tutaj niczego nie zepsuli. A więc jeszcze tylko zerknijmy po bokach. No wszystko jest piękne, jest to genialna rzecz, jeżeli chcecie komuś kupić coś z Magica na prezent, na przykład na święta. No ale teraz już bez większego rozgadywania się przejdźmy do samego unboxingu tego cudeńka. Papierek mogę odłożyć na bok, bo tutaj nic więcej nie ma. Tak wygląda nasz giftbox. I teraz trzeba go jakoś mądrze otworzyć, więc powolutku, 3, 2, 1, tadam! Więc mamy tutaj papier, który jest do niczego niepotrzebny. Naszą kartę promocyjną. Chef of the Foundry. Inne artefaktyczne kreatury, które kontroluje, otrzymują +1/+1. Tak więc jest to taki lord do wszystkich stworków, które są jednocześnie artefaktami. Może to być przydatna karta, jeżeli teraz najnowsze artefakty, jak jest Aether Revolt, wyjdą jakieś fajne artefaktyczne stwory, które mogłyby dopełnić potrzebę deku. Bardzo ładne. No i mamy zestaw naszych basic lądów, przedziałki oraz 5 boosterków. Jeżeli chodzi o samo pudełko, to zobaczymy, jak to wygląda. Wszystko wydaje się fajnie wzmocnione. Widzę, że zastosowano tę samą technologię umacniania, która była w poprzednim zestawie tego typu. Czyli te boki się nie będą rozpadać tak, jak to miało wcześniej miejsce. Cóż, wygląda porządnie. Mam nadzieję, że się nie zawiodę. Jak widać, nie ma tego efektu, który był widoczny w poprzednich zestawach, czyli nie rozchodzi to tak. To wszystko jest mocno uszczelnione, podwójnie zlepione, więc chyba w porządku. A więc według mnie boksik całkiem spoko, jeśli chcecie trzymać jakieś większe ilości kart. A teraz zobaczmy, co znajduje się już w faktycznych boosterkach. Bo tak jak wiadomo, mogą się tutaj trafić nasze arcydzieła, które kosztują nawet po kilkaset złotych. A więc są naklejki, które możecie sobie przykleić na te, o tutaj, przegródki i w ten sposób oznaczać, jakie typy kart macie pochowane. Natomiast ja uważam, że szkoda marnować tak ładne arty. Mam oczywiście instrukcję, jak grać Magica, ale ona jest tak przydatna, jak każdy wie. Promkę już dziś pokazywałem, więc teraz przegródki. Ok, mamy taką, taką. Ogólnie to są landy, basic landy z Kaladeszu. Tak więc, jeżeli ktoś jest fanem artów, no to jest kratka dla niego. Wszystkie są bardzo ładne. Jak widać, właśnie to, co zastosowałem na basic landach, czyli eter, który jest we wszystkim, nawet w naturze, ponieważ wszystko wije się, czy też układa właśnie takie strumienie tej energii. No i lądy. Tutaj, no mogę rozpakować, żeby nie było, że nie rozpakowałem. W końcu jak unboxing, to unboxing. Czyli, tak jak mówiłem, macie po 4 z każdego rodzaju.
Właściwie tu jest 5 ustawionych tak randomowo, ale nie wiem czemu, a tutaj tylko po 3, ale ogólnie chodzi o to, że macie po 4 z każdego rodzaju, 20 lądów. No i zostaje nam całe 5 boosterków Kaladeszu. Zacznijmy być może od... od Aniołka. Szybko przez komony, bo to tam nikogo specjalnie nie interesuje. I do Uncommonów. Bardzo dobra karta, która gra modernie w Infekcie oraz pojawia się w dekach Green-Red w standardzie. Tu nic ciekawego. Taka sobie rerka nasz Ori. Każdy gracz może zagrywać dodatkowy ląd w każdej swojej turze. I na początku upkeepu każdego gracza, jeżeli nie ma on kart w swojej ręce, to dobiera sobie 3 karty. Czyli karta, która wspomaga zarówno nas, jak i przeciwnika. Może jakaś forfanowa, ja ją znaję, a raczej Crab, Swamp i Servo Token. Znowu szybciutko. I raz, dwa, trzy. Etherstone Rock. Karta, która może zobaczyć grę, jeżeli się postaramy, natomiast talia forfanowa jest całkiem spoko. Jest to sporek 3x3 Flying za 4. Gdy Rock lub jakaś inna kreatura wchodzi na pole gry pod naszą kontrolą, otrzymuje jedną energię. Gdy tylko on atakuje, możemy zapłacić 2 energie. Jeżeli to zrobimy, kładziemy +1/+1 konterek na nim i tapujemy do jednej wybranej kreatury, którą posiada broniący gracz. Więc będzie już wtedy 4x4 Flying, a to już jest bardzo opłacalne za 4. No i dodatkowo wyłączy jedną kreaturę przeciwnika z ataku blokowania. Tak więc całkiem spoko karta, jeżeli nie chcemy wydawać specjalnie dużą pieniędzy na talię. Niestety po prostu w obecnym standardzie mamy tak dużo mocnych czwórek w białym kolorze, że na tę chwilę nie ma ona miejsca w dekach, ale to może się jakoś zmieni. No i moi drodzy, przechodzimy do Uncommonów. Tutaj nic ciekawego. Eliminate the Competition, czyli znowu nie ma szału, ale liczę, że coś się zmieni, że coś się trafi w tych dwóch boosterkach. Mamy kartę za 5, która jako dodatkowy koszt wymaga poświęcenia X kreatur, czyli jakiejś tam określonej liczby. Niszczymy X kreatur. Jest to według mnie karta, która raczej nie będzie miała żadnej przyszłości i póki co moje słowa się potwierdzają, bo nigdzie nie gra. Zresztą nic się nie można dziwić, ponieważ wymaga tak olbrzymich poświęceń, że nie ma szans po prostu. Zobaczmy dalej. W komunkach nawet jakieś dość fajne karty się trafiły. To jest odpowiednik w ogóle naszej karty promocyjnej, jakby ktoś pytał. Czyli jak widać, mamy całkowicie inny, zmieniony art. Ale w sumie karta ta sama, prawda? No i raz, dwa, trzy. O! I Blooming Marsh. Blooming Marsh jak najbardziej może być. Jest to karta ląd, ale bardzo dobry, który widzi grę zarówno modernie, jak i w standardzie, a być może będzie widział też w innych formatach, ponieważ jest on idealny, jeżeli chcemy grać szybkimi taliami. Bardzo dobra karta. Czyli tak jak mówiłem, los odmienia się na lepsze na samym końcu, więc aż strach pomyśleć, co będzie tutaj. Albo będzie Crab, albo będzie bardzo fajna karta. Ostatni boosterek przeznaczenia. Lecimy. Raz, dwa, trzy i nic więcej. Czyli niestety trafił się Crab, więc miałem rację, dosłownie miałem rację. Wychodzi na pole gry, otrzymuje 3 energii, zapłaci jedną energię, otrzyma do wyboru Flying, Vigilance, Lifelink do końca tury. Można mówić, że można zapłacić na jedną energię i dostanie +2/-2 lub -2/+2. Czyli będzie albo 5-1, albo 1-5. No i to wszystko. Tak on wygląda z bliska, możecie się przyglądnąć. A więc jeżeli chodzi o nasze trofea, to dzisiaj trafiły się tak. Przede wszystkim nasza promka, która jest przepiękną kartą. Trafiło się parę artefaktów, w miarę fajny stworek, niegrywalny całkiem sorcery, bardzo dobry ląd oraz artefakt, który jest taki sobie, szczerze mówiąc, i raczej nie wróżę mu jakiejś specjalnej przyszłości. Natomiast lądzik jak najbardziej grywalna karta, która też swoje jest warte. Tak więc warto go sobie zatrzymać, jeżeli taki macie, a niekoniecznie teraz sprzedawać, ponieważ ludzie będą go chcieli cały czas mieć, a niekoniecznie za chwilę będą tak łatwo dostępne, jak są teraz. Co ciekawe, w momencie, gdy włożyłem kartę, okazało się, że te trzy rzędy nie są do końca sobie równe, ponieważ ten jest jakiś przyciasny. Tylko nie wiem, czy to jest w ogóle u wszystkich tych produktów, już koło mnie może. Sami zobaczcie, każda przydziałka jest tej samej szerokości, więc gdy wkładam ją tutaj, no to ona spada, prawda? Gdy wkładam tutaj, spada. A jak wkładam tutaj, no to stoi dzielnie.
Oczywiście to w niczym nie przeszkadza, bo karty, jak widać, mieszczą się wszędzie bez problemu. Natomiast jest to zaskakujące troszkę według mnie. Ale nie zmienia faktu, że produkt jest bardzo fajny. Jeżeli komuś chcecie sprawić ładny prezent, no to jak najbardziej można takie coś kupić. Co fajne, to też, że on po prostu graficznie jest bardzo ładnie przygotowany, bo jak może widzieliście albo nie widzieliście, bo nie wiem, czy wam pokazywałem, z tyłu też jest bardzo ładnie przygotowany. No i to właściwie wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że film wam się podobał, a jeżeli tak, to nie zapomnijcie zasubskrybować ten kanał oraz polajkować go na fejsie, by być na bieżąco ze wszystkim, co wrzucam, a nie tylko z filmami. Przy okazji w ogóle chciałbym podziękować wszystkim za udział w zabawie mikołajkowej. Kto wygrał boosterki, ten wygrał, ale reszta też przynajmniej, mam nadzieję, się w jakimś tam stopniu nieźle bawiła. No i to wszystko. Do usłyszenia już niebawem. Cześć!